Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Witamy na kolejnym webinarium przygotowanym przez redakcję Top Agrar Polska pod tytułem Bioróżnorodność dla wyższych plonów, pasy kwietne jako jeden z elementów strategii. Partnerem naszego webinarium dzisiejszego są zakłady tłuszczowe w Kruszwicy. Nie zapomnijmy także o jeszcze jednym partnerze, jest to program na rzecz bioróżnorodności, grunt to równowaga. Jeżeli mowa o bioróżnorodności, no to dużo się ostatnio o tym mówi i wbrew pozorom to nie tylko marketingowe hasło i populistyczne, ale myślę, że także w przyszłości z tego, mam nadzieję, taki wniosek dzisiaj wyciągniemy, mogą wyciągnąć korzyści także rolnicy. Tak, zastanawiamy się nad tym, jak podnosić plony, które i tak w niektórych gospodarstwach są już dość mocno wywindowane. I okazuje się, że receptą na to może być właśnie bioróżnorodność, szczególnie w tych gospodarstwach, gdzie podozmiany są dość wąskie, zawężone. I miejmy nadzieję, że nasi eksperci dzisiaj o tym nam właśnie opowiedzą. Przede wszystkim liczymy na to, że odpowiedzą nam, jak to zrobić w praktyce. Dzisiaj, drodzy Państwo, gośćmi naszymi, prelegentami, ekspertami będą m.in. pan dr Stanisław Świtek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który będzie mówił na temat znaczenia bioróżnorodności w praktyce rolniczej, no i odpowie nam pytanie, czy to w zasadzie jest jedyna droga, jaka nam pozostała do uzyskania wysokich plonów. Drugą część spotkania wypełnią panowie dr Marcin Grabowski oraz Karol Podyma. Będą mówić o pasach kwietnych, o teorii i o praktyce. Miejmy nadzieję, że podsuną nam tutaj konkretne rozwiązania, jak do tego tematu w ogóle podejść i jak owe pasy kwietne mają nam pomóc w zwiększaniu plonów naszych roślin uprawnych. Drodzy Państwo, no, chcielibyśmy się oczywiście spotkać z Państwem. Nie możemy tego zrobić, ale liczymy bardzo, że tak jak zwykle będą Państwo bardzo aktywni. Bardzo prosimy zadawać pytania na czacie. Jesteśmy otwarci, nie boimy się. Nasi eksperci, już z nimi uzgodniliśmy także, że nie boją się nawet najtrudniejszych pytań. Natomiast gwoli takich rzeczy organizacyjnych chciałabym Państwu powiedzieć, że po każdym z wykładów planowana jest sesja pytań i odpowiedzi. Jeśli nie wyczerpiemy puli wszystkich pytań, które Państwo zadadzą na czacie. Będzie także okazja na końcu naszego spotkania, po ostatnim wykładzie, żeby je jeszcze zadać. Dlatego, drodzy Państwo, zostańcie z nami. Zostańcie z nami, liczymy na Waszą aktywność i przechodzimy w takim razie do pierwszego z naszych gości. Dzień dobry, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Się, dziękuję za zaproszenie. Tak jest. My bardzo dziękujemy, że pan je przyjął. Bardzo dziękujemy. Chcę tylko dodać, że pan doktor nie jest oczywiście z nami w studiu, ale jest zaledwie kilka kilometrów od nas na uczelni, jak rozumiem, więc jesteśmy w Poznaniu. W Poznaniu oczywiście, tak. My tak, jesteśmy dodajmy, na jednym końcu, pan doktor jest na drugim końcu, także niezmiernie nam miło, że chociaż w jednym mieście możemy się znaleźć i w ten sposób się porozumiewać. Myślę, że to. Przejdziemy już do prezentacji. Panie doktorze, zapraszamy, czekamy na pana wykład. Dobrze. Proszę państwa, więc bardzo mi jest miło przywitać i państwa redaktorów, i wszystkich, którzy słuchają nas tutaj. Nadaję z Biocentrum z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No i wydawałoby się, że jest to odpowiednie miejsce i odpowiednia nazwa przynajmniej tutaj tego budynku, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego bioróżnorodność jest ważna w praktyce rolniczej. Czy jest to jedyna droga do wyższych plonów? No gdzie ta bioróżnorodność, gdzie ona ma, jakie ona ma znaczenie dla produkcji rolniczej? Skoro produkcja rolnicza rośnie i wydajność roślin z hektara rośnie, no to może to, że tych organizmów mamy coraz mniej, to nie ma żadnego znaczenia dla nas. Tu jeszcze taki slajd, proszę Państwa, pokazujący zdjęcie satelitarne akurat z publikacji. I też to ten slajd po lewej stronie pokazuje taki krajobraz, gdzie mamy no, dominujące pola uprawne. Jest bardzo mało takich obszarów marginalnych. Każdy skrawek gleby jest wykorzystany bardzo dobrze, a po prawej stronie mamy taki krajobraz zróżnicowany, gdzie mamy większy udział na przykład niec, gdzie mamy jakieś obszary takie nieużytkowane lub są to jakieś małe enklawy z drzewami. No i to jest jedno z tych właśnie pytań, czy to, jak wygląda ten krajobraz, ma
wpływ na to, jakie plony roślin będziemy mogli osiągać. Ja proszę Państwa, żeby właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czy różnorodność biologiczna wpływa na plon, no bo wiemy, że musimy stosować odpowiednie odmiany, że musimy spełnić odpowiednią ochronę roślin, zastosować odpowiednią uprawę gleby, żeby ostatecznie ten plon uzyskać. Ale czy gdzieś w tej naszej układance jest też miejsce dla tego środowiska i dla różnorodności? Nawet wtedy, kiedy my nie jesteśmy tego świadomi, tak? Posłużyłem się tutaj dobrze znaną beczką Liebiga. Każdy na pewno tą beczkę zna, często wykorzystywana jest w momencie, kiedy mówimy o składnikach pokarmowych. No i wtedy, kiedy brakuje ta ilość tego składnika, którego jest w najmniejszej ilości, to ten jeden pojedynczy składnik ogranicza plonowanie roślin. No i pytanie jest takie, a czy nie jest tak też może z różnorodnością biologiczną? Czy nie jest tak, że ta różnorodność jest teraz na pewnym poziomie, tak? Ale gdyby ona była większa, to moglibyśmy, robiąc to samo i stosując pozostałe metody na tym samym poziomie, osiągać wyższe plony. Do tego jeszcze wrócę. Ale żebyśmy dobrze zrozumieli ideę różnorodności biologicznej, że ta różnorodność jest dla nas ważna i ona pełni bardzo wiele różnych funkcji, tutaj jeszcze troszkę teorii i tak zwane usługi ekosystemowe. Jest to takie pojęcie, które ma uświadamiać ogółu społeczności, jaka jest rola środowiska, jaka jest rola różnorodności. Proszę Państwa, te usługi ekosystemowe są podzielone na cztery kategorie. Pierwsza to jest kategoria zaopatrzeniowa, druga regulacyjna, kulturowa i wspomagająca. W każdej z tych kategorii możemy odnaleźć pewne rzeczy, które są bardzo mocno związane z rolnictwem. No, przypatrzmy się tym usługom zaopatrzeniowym, to jest między innymi też dostarczanie drewna, włókna, paliwa, oczyszczanie czy czystej energii i bardzo ważna część, czyli te usługi regulacyjne, bo tutaj od tego poziomu tych usług regulacyjnych tak naprawdę zależy, no właśnie to, czy musimy dodatkowo stosować na przykład środki ochrony roślin przeciwko szkodnikom, no bo proszę zobaczyć, że mamy tutaj między innymi kontrolę zapylania, kontrolę biologiczną, kontrolę erozji. To wszystko dzieje się tylko dlatego, że mamy środowisko, tak? Mamy tutaj też regulację jakości powietrza, oczyszczanie, co jest może trochę bardziej ważne na przykład dla miast. Wreszcie też bardzo ważna grupa usług kulturowych, które może bezpośrednio nie przynoszą nam tutaj żadnej korzyści finansowej, ale są bardzo ważne z innych względów. Dostarczają nam tutaj to środowisko, dostarcza nam wartości etycznych, wartości duchowych. Może dzięki temu, że jest ono zróżnicowane, mamy więcej energii i chcemy lepiej pracować. Jest bardzo dużo badań na ten temat. I wreszcie ostatnia grupa to są usługi wspomagające, czyli niejako zwiększające pozostałe tutaj usługi, które wymieniłem przed chwilą. I proszę Państwa, w ekologii, a przypominam, że ekologia to nauka pomiędzy relacjami, pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem, tak? No nie jest do końca jakby potwierdzone, ale najczęściej i w publikacjach naukowych najbardziej zbliżamy się, proszę Państwa, do stwierdzenia, do takiej relacji, że im więcej różnorodności, tym więcej usług ekosystemowych. Im bardziej zróżnicowane środowisko, im więcej różnych organizmów, im bardziej zróżnicowana genetyka tych organizmów, im bardziej zróżnicowany krajobraz, tym większy poziom usług ekosystemowych. No i właśnie tutaj ta relacja pomiędzy usługami ekosystemowymi a różnorodnością jest pokazana za pomocą tutaj trzech różnych możliwości i relacji. No, może to być taka relacja prosta, liniowa, kiedy wzrost różnorodności przekłada się liniowo na wzrost funkcji ekosystemu. Ale proszę Państwa, ja bym się skłaniał, że i wiele publikacji naukowych mówi o tym, że jest to raczej ta linia, taka funkcja redundancyjna, która pokazuje nam, że proszę się przyjrzeć, jak to wygląda. No, mamy jakąś różnorodność organizmów, wyjdźmy od prawej strony, czyli bardzo dużo, byśmy mogli powiedzieć, nie ma tutaj żadnego problemu.
i ta różnorodność spada, tak? Ona spada, 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 ale w tym samym czasie te funkcje ekosystemów na tej osi Y, one różnią się niewiele, tak? Czyli jakby ten spadek tych funkcji ekosystemowych, które też za chwilę będę rozwijał, czyli na przykład kontrola szkodników, czy też zapylanie roślin, ta różnica tutaj jest niewielka, a więc przy dużym spadku różnorodności, różnica w poziomie usług ekosystemowych cały czas jest nieznaczna, ale dochodzimy do takiego przegięcia, do punktu kulminacyjnego, w którym to już nieznaczna różnica w różnorodności organizmów, tak, przekłada się na duży spadek tych funkcji ekosystemowych, na duży spadek. I teraz jest pytanie, w którym miejscu jest nasze rolnictwo i w którym my jesteśmy miejscu jako Polska, czy jako rolnicy, którzy gospodarujemy. Czy na pewno, jeżeli różnorodność spada, bo przecież to pokazałem, tak, że mamy coraz mniej ptaków, coraz mniej zwierząt, coraz bardziej uproszczony krajobraz, na pewno jesteśmy gdzieś po lewej stronie od tutaj tej maksymalnej wartości. Pytanie jednak, czy jesteśmy tutaj, w tym punkcie przegięcia. I bardzo często mówi się też o takiej teorii samolotu, który leci, z którego wypadają nity. Wypada jeden nit, wypada drugi, wypadają pewne gatunki, które w tym ekosystemie żyją, ale dochodzimy do miejsca, kiedy wypada ostatni nit, który jeszcze dobrze trzymał, no i w tym momencie ten odpadają skrzydła i samolot się rozbija i wtedy, proszę Państwa, ten system, ekosystem przestaje działać. I teraz pytanie jest takie, no jeżeli jesteśmy w punkcie tego przegięcia, to jeżeli będziemy postępować dalej w podobny sposób, to znaczy będziemy prowadzić do spadku różnorodności, to będziemy bardzo silnie za chwilę obserwować negatywne konsekwencje. Natomiast jeżeli jesteśmy w punkcie, gdzie jeszcze mamy pewien zasób, tak, to my pomimo tego, że różnorodność spada, to nie obserwujemy tych negatywnych konsekwencji. No oczywiście możemy te usługi ekosystemowe wyceniać, tak, w ilościach, w pieniądzach, w wyceną ilościową, jakościową, ale to może pominę. I tutaj idę, proszę Państwa, do konkretów, tak. Podzielmy sobie tą różnorodność użytków rolnych na cztery kategorie. Czyli tak jak mówiłem, że różnorodność biologiczna to różnorodność gatunków, genów i środowiska, tak tutaj podzieliłem właśnie tą różnorodność na różnorodność gatunków i odmian, na różnorodność środowiska glebowego, różnorodność krajobrazu i różnorodność dzikiej flory i fauny. No i proszę Państwa, przykład publikacji Borga z 2018 roku, który na podstawie 32 artykułów naukowych no, stwierdził i tutaj potwierdził statystycznie, że różnorodność odmianowa, czyli wysiew mieszanek odmianowych pszenicy średnio spowodował wzrost klonowania o 3,5% roślin, a w przypadku, co jest o wiele bardziej ciekawe, w przypadku silnej presji chorób ten wzrost przeciętny na podstawie 30 badań naukowych, tak, ten wzrost był 6,5% wyższy. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jeżeli w przypadku silnej presji chorób zasiejemy mieszanki odmianowe, pszenicy chociażby tutaj w tym przykładzie, te plony roślin będą wyższe? Proszę Państwa, ma to właśnie różne tutaj są mechanizmy wyjaśniające ten mechanizm, ale jest to między innymi rozcieńczenie, jest to między innymi bariera, więc kiedy mamy odmianę wrażliwą razem z odmianą odporną, no bo byśmy mogli się zastanowić, tak? Nigdy nie jest tak, że dana odmiana jest odporna na wszystkie choroby, jakie mogą nas spotkać na polu. Może wystąpić rok, w którym będą bardzo sprzyjające warunki rozwoju pewnej choroby, na którą nie byliśmy przygotowani. No i to jest, proszę Państwa, teraz wybór nasz, tak? Jeżeli mamy mieszanki odmianowe zasiane, według tego przynajmniej badania, to proszę Państwa, co? No zabezpieczamy się w jakiś sposób, bo w tej mieszance będzie i odmiana wrażliwa, i odmiana bardziej odporna. I przez to to będzie też w jakiś sposób bariera przenoszenia się tutaj tych wektorów, tak? No może być to również selekcja negatywna lub mogą być tutaj zjawiska kompensacji. No natomiast jeżeli akurat będziemy mieć pecha, że tak powiem, i zasiejemy odmianę, która jest wrażliwa akurat na chorobę, która no, w danym roku wystąpiła z bardzo dużym nasileniem, no bo na przykład warunki klimatyczne, pogodowe temu sprzyjały, no to wtedy no, pozostaje nam albo bardzo silna ochrona fungicydowa,
No albo bardzo duże straty związane tutaj właśnie z uszkodzeniami przez chorobę. No ale żebyśmy nie byli tylko w literaturze zagranicznej, to przejdźmy do literatury polskiej. Nowolonik 2015 rok. I proszę Państwa, mieszanki składające się z trzech odmian w porównaniu do siewu tych odmian w pojedynkę, tak? I bardzo ciekawe wyniki obrazujące tutaj i pokazujące nam plonowanie tych roślin. Akurat tutaj plonowanie w gramach na metr kwadratowy. No i proszę Państwa, średnio okazało się, że plon tej mieszanki odmianowej był najwyższy, kiedy składała ona się akurat tutaj z trzech odmian, no i był zdecydowanie wyższy niż kiedy te odmiany były siane pojedynczo. Oczywiście nie oznacza to, że kiedy zasiejemy odmianę pojedynczą, tak, to uzyskamy niższy plon, bo raczej te mieszanki mają tą zaletę największą, że one bardziej dostosowują się do zmiennych warunków w kolejnych latach. Teraz to pokażę za chwilę na kolejnym slajdzie. I to, co ma największą zaletę dla nas, to jest, proszę Państwa, zmniejszenie zmienności plonowania. Mieszanki pozwalają zmniejszyć tą różnorodność, wahania, tak? Ponieważ można powiedzieć, że niezależnie jaki rok będzie, czy to będzie rok dobry, czy to będzie rok słaby, to pewna odmiana w tej mieszance będzie lepiej dostosowana do danych warunków. I można na to spojrzeć w drugą stronę, tak? Że kiedy, tutaj za chwilę kolejny slajd, że kiedy warunki będą dobre, to proszę Państwa, proszę się przyjrzeć, tutaj mamy akurat badania Czarnockiego 2013. Kiedy warunki są dobre, spójrzmy na czerwone kolumny, rok 2006, plonowanie pszenicy, tutaj już przechodzimy do mieszanek gatunkowych, trochę za szybko przeskoczyłem z tych mieszanek odmianowych, ale dobrze. Jesteśmy w tym momencie jakby na drugim etapie, czyli na mieszankach gatunkowych, czyli mamy zróżnicowanie gatunków, które uprawiamy na danym polu, tak? Badania, które no, były bardzo popularne kilkanaście lat temu, w tym momencie w literaturze naukowej troszkę jest ich mniej, ale przypatrzmy się tutaj takiemu przykładowi właśnie Czarnockiego z 2013 roku. Mieszanki gatunkowe. Mamy pszenicę, mamy pszenżyto, mamy żyto zasiane w 100%, no i odpowiednio później mieszanka pszenica, pszenżyto 50 na 50, no i później też jeszcze takie mieszanki trzyskładnikowe. I zobaczmy, że rok 2006 na pewno był sprzyjający do uprawy roślin, no bo plony zarówno i pszenicy, i pszenżyta, i żyta są na bardzo dużym poziomie, są one powyżej 7 ton. Natomiast w takim roku plonowanie pojedynczo sianych tych roślin było zdecydowanie wyższe niż plonowanie tych gatunków sianych w mieszance. Tak? Widzimy to bardzo wyraźnie, że kiedy pszenica, pszenżyto była zasiana osobno, ona plonowała wyżej. Natomiast kiedy przypatrzymy się na rok 2007, czyli zielona kolumna, to proszę Państwa zobaczymy, że plonowanie pszenicy, pszenżyta no, jest mniejsze niż plonowanie mieszanek gatunkowych, tutaj już niezależnie też od składu i proporcji. A więc to też jest potwierdzenie tego, że mieszanki, tak, różnorodność pozwala nam się bardziej dostosowywać i zmniejszyć te wahania w plonie. Oczywiście, jeżeli jesteśmy pokerzystami i trafimy zawsze idealnie z daną naszą odmianą w warunki, które najbardziej będą jej sprzyjać, wtedy wygrywamy. Natomiast jeżeli nie bawimy się w pokera i zależy nam na plonie uśrednionym z kilkunastu lat, może to być pewien sposób tutaj zabezpieczenia naszego portfela. No dobrze, no to mamy różnorodność odmianową i różnorodność gatunkową. Przejdźmy do różnorodności, czyli do płodozmianowej różnorodności roślin, które uprawiamy w kolejnych latach na naszych polach. I bardzo ciekawe badania na podstawie 30 wieloletnich eksperymentów w Europie i w Chinach, które obrazują nam, w jaki sposób tutaj czynniki takie jak nawożenie organiczne, jak płodozmian, jak uprawa bezorkowa i jak rolnictwo ekologiczne wpływało na takie tutaj czynniki jak plon roślin, materia organiczna, stabilność jakby agregatów glebowych, pH gleby i na ich liczebność drzewa. No nas interesuje najbardziej płodozmian, tak? Czy ten płodozmian średnio w 30 różnych eksperymentach, tak,
Czy on wpływał na plon roślin? No oczywiście, że wpływał i to znacząco. Plon roślin uśredniony był wyższy. Ten płodozmian wpływał również na dżownicę, na liczebność ich, na zwiększanie materii organicznej. No i pH gleby i stabilność agregatów była praktycznie na tym samym poziomie. Zresztą mamy tutaj obok też uprawę bezorkową, też bardzo ciekawe wyniki pokazujące, że ona też bardzo silnie wpływa, czy nawożenie organiczne na zwiększenie liczebności. No to przejdźmy dalej do różnorodności środowiska glebowego. I tu proszę Państwa, naprawdę zaczynają się schody dla naukowców i dla nauki, ponieważ my na ten moment wiemy bardzo mało na temat środowiska glebowego. Glebę zasiedlają różnego typu organizmy glebowe o różnych funkcjach niepoznanych. My znamy ssaki, znamy ptaki, tak, znamy kręgowce, ale to, co znajduje się w oceanach i to, co znajduje się w glebie, jest bardzo słabo poznane. Te relacje, jakie zachodzą pomiędzy tymi organizmami, są bardzo skomplikowane. Ale w jaki sposób my też je możemy wyrażać? My wyrażamy je na przykład poprzez żyzność gleby, tak? Mówimy często, że ta gleba jest żyzna, ponieważ ona ma wysoką aktywność również biologiczną. I tutaj przykładowa ilość tych organizmów, które występują w takiej glebie na 1 m2, tak? Mamy 10 krocionogów, może być 300 dżownic nawet, mogą być skoczogonki do 10 tysięcy, mogą być nicienie od 200 do 9 milionów sztuk. Wreszcie mogą być, proszę Państwa, aż tu zabrakło miejsc po przecinku, czy zer generalnie, ilość grzybów, jakie zasiedlają w glebie, jaka występuje, to jest około 100 metrów bieżących na 1 gram gleby. I no i wreszcie takie proste organizmy jednokomórkowe, ich może być nawet do, tak jak tutaj widzimy, 4 do 20 do 1 miliarda, tak, jeśli dobrze to odczytuję, na centymetr sześcienny. A więc bardzo, bardzo duże skomplikowanie i relacje, jakie zachodzą, ale możemy, żebyśmy sobie uświadomili, jaka jest rola tych organizmów, to możemy je przeliczyć na ilość krów. Gdyby te wszystkie organizmy połączyć w całość i połączyć ich masę, to tak naprawdę to byłoby kilka krów, które non-stop na 1 hektarze pola pracują, zjadają, wydalają i przerabiają naszą materię organiczną. No, ten poziom jest naprawdę spektakularny. To jeszcze jedno badanie, które pokazuje nam, akurat Hevia 2016, pokazuje nam, w jaki, proszę Państwa, sposób takie pasy nieużytkowane, akurat w tym momencie są to takie szerokie drogi wpływają, ale na których mamy tu bardzo taką miedzę szeroką, kilkumetrową, tak? W jaki one sposób wpływają na liczebność owadów zapylających akurat w słoneczniku. I bardzo prosty eksperyment do przeprowadzenia, to jest to, co tutaj obserwujemy, ten zielony pas, to jest to samo, co widzimy tutaj, tak? To jest obrócone, to jest ta taka droga razem z taką szeroką miedzą. I mamy pewne odległości, czyli 10 metrów, 75 metrów, 150 metrów od tego pasa, których to chodzono i liczono, jak wygląda ten słonecznik, ile tutaj udało się zapylić nasion, ile jest nasion w takich kapeluszach, tak? I bardzo ciekawe wyniki, które, proszę Państwa, zresztą to jest jedno z mnóstwa badań naukowych, które właśnie potwierdza, że im jesteśmy dalej od tej naszej miedzy, tym mamy coraz mniejszą ilość nasion w kapeluszu słonecznika, tak? Jesteśmy tutaj na poziomie, jesteśmy bardzo blisko, czyli tu jest bardzo dużo tych owadów dla nas pożytecznych, które mogą wylatywać z tej miedzy i wracać z powrotem. I tutaj mamy poziom 95 nasion, a im dalej się oddalamy, tym tych nasion jest coraz mniej i faktycznie jest różnica istotna. Tak samo dzieje się, dlaczego tak się dzieje, że mamy mniej nasion, im dalej się oddalamy? No właśnie dlatego, że maleje ilość gatunków zapylaczy. No proszę Państwa, no właśnie, bo zapylacze są ważne dla tych roślin, które są kwitną przede wszystkim, tak? I które same no, mają tutaj utrudniony sposób, może dojść do zapylenia. I widzimy bardzo dobrze, tak? Im dalej jesteśmy od tych miedz, tym i liczebność tych gatunków naszych zapylaczy jest coraz mniejsza. Okej, ale pasy takie kwietne, możemy powiedzieć, czy szerokie miedze, one nie tylko służą nam do zwiększenia
poziomu tych owadów zapylających, ale także poziomu owadów pożytecznych drapieżnych, takich owadów, które na przykład żywią się mszycą. I tu jest badanie pokazujące akurat z Polski Kujawa 2020, które pokazuje, że mamy pole żyta zlokalizowane blisko pasa kwietnego i również podobną metodą jak w słoneczniku przechodzimy i kontrolujemy najpierw tutaj w pobliżu samego pasa kwietnego, później w odległości 5 metrów, 25 metrów, 50, jaka jest liczebność, proszę Państwa, mszyc. No i okazuje się, to nie trudno zgadnąć, że tych mszyc jest tym więcej, im dalej oddalamy się od tego pasa kwietnego. To są, proszę Państwa, badania tak powtarzalne również. Mnóstwo dowodów naukowych i badań, każdy sam może na swoje własne oczy się przekonać, jak to wygląda, że po prostu no, im dalej wchodzimy w pole, im bardziej jakby już monoprzestrzeń, tym tych mszyc jest coraz więcej. Ale oczywiście im dalej wchodzimy w pole, no to oczywiście jest coraz mniej tych gatunków, gdybyśmy tam założyli chociażby pułapkę berbera, tak, że coraz mniej jest gatunków, które są dla nas pożyteczne, chociażby drapieżnych, no po prostu pająków, tak, występujących na powierzchni gleby. No i wreszcie tutaj to podobne badania, które pokazują, że mamy tą odległość od pasa kwietnego i jaki tutaj jest stosunek. Bardzo dziękuję za uwagę. Poniżej znajduje się też kontakt do mnie, mail uczelniany. No i oddaję głos do studia. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Bardzo dziękujemy za ciekawy wykład. Dziękujemy bardzo. Nie ukrywamy, że mamy pytania. Oczywiście, że mamy pytania. To jeśli Jacku pozwolisz, to jest takie pytanie, które mnie zawsze nurtuje. Zadałam je na forum panu Markowi Krzysztoforskiemu i nie mogę nie zadać panu, panie doktorze. Chodzi o ten test. Test badający żyzność i jak gdyby życie biologiczne w glebie. Pan Marek Krzysztoforski na naszym forum wspominał, że należy zakopać figi. Pan mówił o slipach. Mam pytanie, czy to ma wpływ na wynik testu? Najważniejsze, żeby to nie były slipki jakieś tutaj ze sztucznego materiału, tylko bawełniane. To miało być drugie pytanie. Bawełniane. Jasne. No i byśmy musieli się umówić, żebyśmy podobnej grubości zakopywali materiał w różnych miejscach. Ale faktycznie wydaje mi się, że fajny byłby to pomysł, żebyśmy sprawdzili sami na własne oczy, jak to wygląda. To jest prosty test, prawda? No ale bardzo to oczywiście proste. Było tytułem żartu, natomiast oczywiście mamy całą masę pytań merytorycznych. Tak. Oddam teraz głos Jackowi, żeby nie było aż tak humorystycznie, będzie poważnie merytorycznie. Tak, poważnie też oczywiście. Chciałbym zacząć od takiej kwestii, że rolnicy są nastawieni na produkcję wysokowydajną i chcą po prostu na tej produkcji zarabiać. Jak pan chciałby przekonać, czy jakie wskazówki pan mógłby dać rolnikowi, który nie wie, jak rozpocząć tą przygodę z bioróżnorodnością? Od czego rolnik powinien zacząć? Rolnik, który jest nastawiony na produkcję zbóż i rzepaku, dajmy na to, czyli dość wąsko, intensywnie. To nie jest wyjątkiem, dodajmy. Nie jest wyjątkiem, tak. I szczególnie im większe gospodarstwo, tym mam wrażenie, że ta intensyfikacja jest jeszcze większa. Więc jakby pan radził, od czego taki rolnik powinien zacząć? Tak, wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj te działania podzielić na dwie grupy. To znaczy pierwsze działanie to byłoby zaniechanie jakiegoś dalszego przekształcania środowiska i zachowanie tego, co mamy w tym momencie w gospodarstwie dobrego, a na pewno tutaj warto zwrócić uwagę, że polskie rolnictwo wyróżnia się na tle Europy Zachodniej między innymi, że jednak w polskim rolnictwie ten poziom bioróżnorodności cały czas jest na wysokim poziomie i często nam się wydaje, że no, nie ma problemu, tak? Podczas gdy właśnie w Europie Zachodniej ten problem występował kilkanaście już lat temu, ten poziom spadku różnorodności, też takim testem, jeszcze trochę rozwinę ten problem, testem ilości owadów, które żyją w środowisku. Proszę Państwa, te owady to podstawa życia i pożywienia dla większości organizmów żywych. To był taki test szyby. Było takie zjawisko, że kiedy przejeżdżano samochodem przez granicę zachodnią, to proszę Państwa, w momencie, kiedy opuściło się Polskę i wjechało do Niemiec, to automatycznie w maju, w czerwcu, w lipcu ta szyba była czysta. Nie przyklejały się tam żadne owady
No i to wtedy świadczyło już tych kilkanaście lat temu, że tam występował właśnie bardzo poważny problem i w jakiś sposób my też próbujemy zachęcić i pokazać, że jednak w Polsce my mamy dużą wartość tego środowiska, to środowisko dla nas dostarcza bardzo dużo pozytywnych rzeczy i to, co musimy w pierwszej kolejności zrobić, to zachować to zróżnicowanie, które posiadamy na ten moment, tak? To jest pierwsza rzecz. Jeżeli mamy drzewa, oczywiście ich nie usuwamy. Jeżeli mamy no, jakieś jeszcze pozostałości, na przykład stawków, tak, albo jakichś małych zbiorników wodnych, to pomimo tego, że one stanowią może jakiś problem dla uprawy, w szczególności kiedy stosujemy wysoko wydajne... Na pewno dla zabiegów agrotechnicznych, prawda? Dla uprawy, dla zabiegów, dla nawożenia, dla ochrony, no to wiadomo, że to utrudnia całą Postarajmy się zachować. Zabiegów. Postarajmy się je zachować. No i wreszcie drugi etap to jest ta właśnie ekointensyfikacja, to znaczy możemy tutaj zadbać i zwiększyć poziom tych usług ekosystemowych, między innymi dzięki sianiu różnego typu międzyplonów, między innymi dzięki rolnictwu konserwującemu, między innymi także dzięki pasom kwietnym, które są takim schronieniem i bazą wylotową, można powiedzieć, dla wielu organizmów i one te pasy kwietne pozwalają tym pożytecznym organizmom przetrwać, w szczególności zimę u nas. Czyli jednak pasy kwietne, jednak do pasy których kwietne. Za chwilę Tak, do przyjdziemy. Których za chwilę wrócimy, ale jeszcze panie doktorze, jeśli można, oczywiście tych pytań mamy jeszcze kilka i będzie, mam nadzieję, że zostanie pan z nami, będziemy mogli po drugim wykładzie zadać je panu. Oczywiście jeśli pojawią się w międzyczasie pytania na czacie, to także je zadamy. Tymczasem chciałam zapytać pana o jedną rzecz. Wspominał pan o przewadze mieszanek, nie tylko międzyodmianowych, ale także międzygatunkowych. Ja natomiast zadam proste pytanie. Co z tą mieszanką zrobić? Jak ją sprzedać? Jak ją zmonetyzować? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i no, to jest też połączenie, w jaki sposób rolnictwo ma wyglądać, to znaczy idealny układ jest taki, kiedy mamy i zarówno produkcję roślinną i zwierzęcą, no bo wtedy ta mieszanka może być wykorzystana. No bo pamiętajmy, mieszanki trafiają przede wszystkim do koryta, mówiąc kolokwialnie. Tak jest. A tymczasem po głowie świń spadło diametralnie i nie zanosi się, żeby ta krzywa odbiła się do góry, prawda? Tak, niestety, ale pewnym jakby rozwiązaniem tych mieszanek gatunkowych jest jednak ta mieszanka odmianowa, która tutaj już nie jest to żaden problem, kiedy sprzedajemy materiał. Odbiorcy jakby nie zwracają uwagi poza, jeżeli chyba, że to jest jakiś materiał siewny, tak raczej nie zwracają uwagi na to, jaka to była odmiana rośliny. A jest to jakiś malutki krok, który pozwala nam na zdywersyfikowanie ryzyka i na jakby zwiększenie plonów w długim okresie. No nie wiem, czy do końca hodowcom chodzi o to, żeby wysiewać jednak kilka odmian w mieszance, no ale to myślę, że jeszcze będzie czas, żeby rozwinąć ten wątek.